Jesteśmy najmłodszym społeczeństwem w województwie. Dla rozwoju gminy jest to bardzo dobre. Wynika to z ogromnych inwestycji poczynionych przez 14 lat, jak budowa kanalizacji około 150 km, budowa wodociągów około 200 km, rozbudowane szkoły, obiekty sportowe. W 2002 roku mieliśmy 8,5 tysiąca mieszkańców, obecnie jest ponad 17 tysięcy mieszkańców. Choć w gminie Obrowo mieszkają najmłodsi mieszkańcy w regionie, to seniorzy zajmują w niej mocne miejsce. Seniorzy mają swoje bardzo ważne miejsce w życiu samorządowym. To jest grupa ludzi, która mimo swoich doświadczeń życiowych potrafi zaszczepić młodym pokoleniu to, o czym pewnie marzą młodzi ludzie, czyli poznanie tradycji, kultury, swoich dziadków, rodziców, poznanie historii gminy. W Obrowie w 1823 i 1824 roku przebywał Chopin. On tutaj w dworku, gdzie w tej chwili jest gmina, przebywał u państwa Dziewanowskich na wakacje. Jest tablica upamiętniająca i stąd postanowiliśmy w słowach ku pamięci potomnym napisać taką piosenkę. Tytuł jest jedyna taka. Tu na niej Chopin w cieniu lipy siada, zaglądał w okna, był wolny jak ptak, o pięknie gminy, wolny strach mu badał i wiatr tutejszy w serce nuty kładł. Staramy się mieć swój repertuar. Jest u nas pani Irenka Szymecka, która pisze doskonałym językiem literackim wiersze. Do tych wierszy układamy muzykę, ja to komponuję. Występujemy na razie na przeglądach, z tego względu, że efekty chóru dopiero widać po kilku latach. Ale w tej chwili mamy już dobre głosy, mamy wyrównane głosy, bardzo dobrze słuchowo seniorzy pracują. Także jest to naprawdę zadowalające, jest to wspaniałe. Chór prowadzę, jestem pedagogiem, jestem muzykiem. Do chóru się zgłosiło na samym początku 26 osób, teraz mamy około 33. W tej chwili mamy około 60 członków. Postanowiliśmy, że będziemy działać w kilku sekcjach. Chór to jedna z sekcji Klubu Seniora w Obrowie, który powstał niedawno, ale działa prężnie. Klub Seniora Sami Swoi powstał w sierpniu 2014 roku. Z inicjatywy mojej i kilku tutaj kolegów, którzy są członkami naszego klubu. Dlatego, że jako seniorzy, ludzie w średnim wieku, bo średnia klubu u nas jest 74 lata, no czuliśmy się troszeczkę samotni, wyizolowani i chcieliśmy być razem. To jest rzecz najważniejsza. Seniorzy tego potrzebują. Najbardziej lubię wyszywać haftem krzyżykowym scenki rodzajowe, pejzaże, scenki rodzajowe dotyczące wsi. Wyszywamy, czyli mamy nitkę, igłę, oczywiście materiał, a te rekwizyty po co? Te rekwizyty pomagają skoncentrować wzrok na wzorze, ułatwiają obcinanie nitek. Mam tutaj taką podkładkę namagnesowaną. Linieczka również jest namagnesowana, nie spada ze wzorku. Łatwiej jest odnaleźć odpowiednie miejsce na wzorze. Schemat ułatwia zadanie, ponieważ dokładnie możemy przeliczyć kolory, czy skupić się na wzorze. Jak pani trafiła do Klubu Seniora? Ja pracując miałam do czynienia z Klubem Seniora, ponieważ uczyłam języka polskiego i uczestniczyłam w różnorodnych programach międzypokoleniowych. To też czekałam już tylko, kiedy przejdę na emeryturę i mogę oficjalnie się zapisać do klubu. Pomysły czerpiemy z internetu, z czasopism, z książek. Modyfikujemy je do naszych potrzeb. Z Akademią Międzypokoleniową współpracujemy. Bardzo chętnie dzieci wykonują quillingi, wykonują haft matematyczny, dekupaż.
Także w Haw Krzyżykowy, bo też taki program mieliśmy. Metoda quilling, pocięte paseczki. My po prostu tniemy to na rozdrabniarkach do papieru i zwijamy takim urządzonkiem maleńkim bądź w palcach i po prostu odpowiednio je, ten zwinięty papierek rozszerzamy i powstają kartki świąteczne, powstają jajeczka na przykład wielkanocne. Są też obrazy, które haftujemy metodą krzyżykową. Ja też maruję farbami akwarelowymi, farbami olejnymi. Lubię, gdy ktoś coś robi, nie siedzi w domu, nie obija się gdzieś, a właśnie przychodzi. I te kontakty i mnie są potrzebne i jak widzę koleżankom również. Czy pada deszcz, czy świeci słońce, czy pada śnieg, zawsze się spotykamy, także miło nam. A skąd te siły na te spotkania? No są po prostu, są. W życiu na emeryturze nie może być smutne. Powstała grupa niemiecka. Wykłada pani profesor Ziętara, Bożenka. Nasza nauczycielka niestety z przyczyn rodzinnych nie mogła dzisiaj uczestniczyć w tej lekcji, co sprawiło nam olbrzymią przykrość, ale jednocześnie i trudność, ponieważ jedno z nas musiało ją dobrze zastąpić, żeby nie zrobić wstydu pani nauczycielce. Stąd pan wybór na mnie. Dan, bitte ein Glas Käse. Ein Glas Käse? Wie meinen ein Stück Käse? Nein, ich meine ein Glas Käse. Entschuldigung, ein Glas Käse haben wir nicht. Sytuację rodzinną taką mamy, że mamy dzieci za granicą, no i chcąc się dogadać z własnymi wnukami albo z synową, jedną czy drugą, no to są konieczne znajomości języka. Mąż jest osobą niewidomą i nie może korzystać z normalnych podręczników nauki języka, dlatego korzystamy już z nowoczesnych technik i mąż uczy się po prostu na słuchawkach, na czytaku. Miałam wielką, olbrzymią frajdę, jak pojechałam po raz pierwszy do dzieci, do syna, który już miał swojego 5-letniego syna, no i idąc na spacer, że przeczytałam tablicę pamiątkową wnukowi właśnie, jaką to ulicą idziemy i kto to jest, co to za pan, a on pięknie był, no zaskoczony i taki był zadowolony, że babcia mu to przeczytała. Bija, limonadę, wein, sekt. Gut. Są zadawane ćwiczenia nie tylko takie schematyczne, ale i opisowe, żeby opowiedzieć, jak zapisać, jak wygląda mój dzień, po niemiecku oczywiście, co ja robię w wolnym czasie, jakie mam hobby, albo jak wygląda mój dom. Nauka języka jest trudna, ale jednocześnie bardzo ciekawa, ponieważ no, pozwala zobaczyć, poznać inne kraje, ich historię, bo też o tym czytamy. No i rzeczywiście pozwala nam doświadczyć tego, że coś można się jeszcze w życiu nauczyć, pomimo późnego wieku. Nie byłoby tych naszych spotkań tu w szkole, gdyby nie przychylność właśnie władz zespołu szkół i pana dyrektora Artura Affelta, który bardzo wielkim sercem odpowiedział na nasze potrzeby. Udostępnia nam nie tylko salę, ale i właśnie wykładowcę nauki komputera. Czego uczą się seniorzy? Podstaw obsługi komputera, budowy komputera. Potem przechodzimy przez kolejne etapy, edytory tekstu. No i to, co chyba najważniejsze w współczesnym świecie, czyli internet i przeglądarki internetowe. Jak w ogóle dostać się do tego wirtualnego świata. Grupa seniorów jest zdecydowanie bardziej zdyscyplinowana niż grupa uczniów. Wszystkie zadania są odrabiane na czas, w tempie, więc nie ma tutaj najmniejszego problemu. Współpraca się układa jak najlepiej. Zarejestrować się, czy coś znaleźć, to komputer jest podstawą teraz w tych czasach, żeby no, pobierać wiadomości. Bez komputera już się nic nie załatwi w tym wirtualnym świecie. Skończony mam tą pierwszą podstawę, ale jeszcze dokształcamy się. Zajęcia komputerowe to jest kolejna z form współpracy z Klubem Seniora. Wcześniej udało nam się zrealizować projekt Akademia Międzypokoleniowa i wspólnie z Klubem Seniora wpadliśmy na pomysł, żeby napisać taki projekt, w którym seniorzy będą się uczyć od gimnazjalistów, a gimnazjaliści od seniorów. Projekt zakończył się wielkim sukcesem i mamy nadzieję na powtórzenie jeszcze tego projektu. Realizujemy wszelakie zajęcia, takie jak kulinarne, plastyczne, wokalne, sportowe, a między innymi mam przyjemność osobiście prowadzić zajęcia taneczne. Polega to na tym, że młodsi uczniowie tańczą razem z seniorami. Otrzymaliśmy fundusze na prowadzenie tych zajęć i dzięki temu te zajęcia odbywają się dla wszystkich chętnych osób, dla uczniów naszych szkoły, seniorów oraz nauczycieli.
staram się tańczyć z seniorami, ponieważ taniec jest zarówno dla młodych, jak i dla starszych. Daje mi to dużo radości, jak mogę patrzeć, jak starsze osoby się rozwijają. Zapisałam się właśnie na zajęcia kulinarne i sportowe i razem z seniorami jeździmy rowerami na przykład. Dzisiaj na przykład lepiliśmy pierogi. Tą instytucją u nas, która nam bardzo pomaga, jest samorząd i oczywiście nasz nieodzowny, kochany proboszcz, profesor dr Tadeusz Lewandowski. I oczywiście wspomaga nas społeczeństwo. Nasze występy cieszą się wielkim uznaniem. Ostatnio na stojące owacje odebraliśmy. Jest to coś pięknego. Bo to są wspaniali ludzie, dlatego chętnie biorę udział w spotkaniach seniorów. Oni mają coś do powiedzenia. Doradzają, tak, w jakim kierunku wójt powinien działać. Dodają mi energii, że warto pracować, szczególnie dla drugiego człowieka. Staram się wspierać wszystkich ludzi, którzy tworzą coś dobrego dla samorządu, dla ludzi. Wniosek jest mój taki, żeby jak najwięcej było właśnie takich ludzi z pozytywną energią, która nie myśli o tym, co będzie za 20 lat, ale co można zrobić, żeby za 20 lat było lepiej. Ja nie muszę nic mówić. My mamy naznaczone już od 3 lat wtorek, godzina 17. Każdy tydzień. I tutaj ja nie muszę dzwonić, nie muszę dyskutować, prosić. Wszyscy wiedzą, że jesteśmy. O 17 siadamy do kawy, mamy ciastko, mamy lampeczkę wina nieraz, prawda? Bo zresztą imieniny obchodzimy wspólnie. I oczywiście śpiewamy.